Nagle w salem zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Dwie dziewczynki, kuzynki, jak się okazuje, zaczynają mieć najpierw dziwne sny, później zaczynają się trząść, zaczynają się czegoś bardzo bać i mówią, że są nawiedzane przez czarownice, przez jakieś dziwne kobiety, i co więcej, wskazują te kobiety, które je nawiedzają. Kto pyta, ten jest sądzony, czyli o starożytnym Żulczyku. To bardzo nam się to spodobało. Sokrates jako starożytny Żulczyk. Żulczyk pytał o coś, nie będziemy tego powtarzać w sprawie prezydenta i miał proces, a jak wiadomo metoda sokratejska polega na tym, że się pyta i, i, kwestionuje. i kwestionuje. Sokrates chodził po ulicy, pytał, pytał i się dopytał. Proces Scopes Monkey Trial, czyli sprawa, która była pierwszym przypadkiem, może nie pierwszym, ale jednym z pierwszych, czegoś co prawnicy nazywają litygacją strategiczną. To znaczy chodzi o to, że specjalnie naruszono przepis po to, żeby można było zakwestionować jego konstytucyjność i zrobić z tego, można powiedzieć, awanturę medialną na cały świat. Chcesz znaleźć nową pracę? Załóż profil na Just Join IT i otrzymuj oferty od najlepszych pracodawców w branży IT. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują twoje pieniądze. Dzień dobry Państwu, znowu my w kolejnym niepoprawniku, profesor Marcin Maczek. Pan Mecenas Bogusław Śleśnodorski, witamy Was bardzo serdecznie w wydaniu, w pewnym sensie specjalnym. Wydaniu specjalnym yy, czuję, że to będzie mój ulubiony program. Chcemy dzisiaj zaproponować Wam ranking. Ranking 10 najważniejszych procesów w historii świata. Wiecie, dla nas, dla prawników prawo jest zawsze najważniejsze, to jest jasne, Tak. ale okazuje się, że były takie szczególne punkty w historii świata, gdzie na sali sądowej, w procesie, rozgrywały się rzeczy, które zdecydowały w ogóle o naszej przyszłości, które zmieniły bieg historii. I chcemy dzisiaj przedstawić Wam 10 takich spraw. Będziemy odliczać od 10 do pierwszego miejsca. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. A kto wie, Ale może. nie nawet... pociekaj, my rankingu nie ustawiamy? Ja bym się pokusił o to, że jednak ustawiamy. Ja starałem się to a, tak, umie... a, tak, a, tak, tak to ułożyć, wiesz, żeby pokazać, że są. Nawet w ramach tej dziesiątki, jednak te mniej ważne i te najważniejsze, ale to będzie ciekawy temat, bo możemy o tym podyskutować. Czy uważasz, że ten, to ułożenie, to znaczy, że ten na miejscu dziesiątym był mniej ważny dla historii świata, niż ten na miejscu pierwszym, to, to, będzie, to, będzie, to będzie interesujące. Nie mamy też dzisiaj kazusu, no mamy dziesięć kazusów, no to już nie będziemy Was męczyć i myślę, że po prostu zaczynamy. Numer dziesięć: proces czarownic z salem. Słuchajcie, rok 1692, Stany Zjednoczone, w momencie w którym bardzo dużo ludzi tam przyjechało jako pewnych kolonizatorów z Wielkiej Brytanii, przyjechali też purytanie, wyznawcy religii o takim bardzo rycie surowym, surowego wychowania, niektórzy w ogóle mówią, że ta purytańskość jest była podstawą, taki etos pracy na przykład był podstawą tego, że Stany Zjednoczone się tak rozwinęły. Mamy Końcówkę XVII wieku i nagle w salem zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Dwie dziewczynki, kuzynki, jak się okazuje, zaczynają mieć najpierw dziwne sny, później zaczynają się trząść, zaczynają się czegoś bardzo bać i mówią, że są nawiedzane przez czarownice, przez jakieś dziwne kobiety. I co więcej, wskazują te kobiety, które je nawiedzają. Jak się okazuje, to są najczęściej kobiety, które są albo wdowami, albo to są niewolnice, a więc ktoś, kto nie ma ochrony ze strony swojej własnej rodziny, co może mieć później ważną, ważne konsekwencje. Ponieważ jest to społeczeństwo bardzo wierzące, jako najłatwiejsze wytłumaczenie przychodzi to, że ktoś tutaj jest czarownicą, to jest przestępstwo, oczywiście to jest coś, czego współcześnie wtedy nie można było sobie wyjaśnić, jakie jest powiązanie, ale zaczyna się zbiorowa histeria, w której, jak się okazuje, Śmierć ponosi ostatecznie 14 kobiet, 5 mężczyzn, a nawet dwa psy oskarżone o, o czary. To jest wydarzenie, które do tej pory jest w świadomości społecznej. Jest, prawda? Funkcjonuje do dzisiaj. Jak przyjedziecie do Salem, tam w ogóle cały biznes jest oparty na czarownicach. Mamy filmy, filmy, które próbowały interpretować współczesność, na przykład sprawę McCarthy'ego w Stanach Zjednoczonych to szukanie komunistów jako polowanie na czarownice. Dlaczego ta sprawa była taka ważna? Jak, jakie masz skojarzenia Boguś z tą sprawą? Dlaczego uważasz, że ona jest jednak ważna dla nie wiem, dla prawników, dla świata? Wiesz co, to jest w ogóle fascynujące, bo to są właściwie wszystkie te no powiedzmy 8 z 10, ja tak ogólnie pozwolę sobie e, zacząć na początku. E, to są wszystko sprawy, które właściwie od e, podstawówki nawet jakby są częścią naszej jakby edukacji i dla mnie fascynujące było przed tym programem, jak się zmienia perspektywa z biegiem lat i jak tak naprawdę inaczej patrzysz na te same rzeczy, które gdzieś no, to Salem jest już takim synonimem właśnie. Tak symbolem po, polowania na czarownicę właściwie tak się chyba przyjęło. I jak te pewne kwestie i pewne mechanizmy są aktualne dzisiaj, gdzie już jest prawie świeć XXI wieku tak. i do niedawna nawet w wielu naszych programach wspominaliśmy o presji pewnej społecznej, o pewnych mechanizmach, które stoją za wyrokami sądów, za działaniem. Sądów i za tym, jak lud chce igrzysk, i o No, no dokładnie o, tak, tutaj, tutaj to było widać, widać w pewnym mocno, podejściu. W I to był chyba taki przypadek, który no, jakby wszyscy poszli w kierunku czarownic, duchów i, i powiedzmy całego tej otoczki, ale od strony takiej prawnej czy społecznej, no to tak naprawdę tutaj mamy y, przykład pewnego takiego linczu społecznego który pomimo, że słowo proces się pojawia, to nie był tak naprawdę żadnym procesem. No bo to była parodia procesu. Tak, a, a był pewnym, no co, no, właściwie takim społeczną egzekucją. Z całą pewnością to jest właśnie waga tej sprawy dla prawników. Nie ale też dla kadrach. jest skazany przed w ogóle przed, przed rozpoczęciem tak. procesu. Tutaj, tutaj było całe, była cała masa błędów, na których na szczęście trochę się nauczyliśmy, prawda? Dlatego, że właściwie współczesny właśnie, proces czy się karny. się nauczyliśmy. No myślę, że jednak tak. To znaczy współczesny proces karny jest w dużej mierze oparty na złych doświadczeniach tego typu kwestii. Pamiętaj, że kiedyś mówiliśmy, że procedury lotnicze są pisane krwią. To znaczy, w sytuacji, kiedy no tak. jest katastrofa, to wtedy dopiero wiemy, co poszło nie tak. To była taka katastrofa. Prawda? Dl dlaczego był problem dotyczący tych postępowań? Po pierwsze dlatego, że wśród oskarżycieli byli rodzice ofiar po potencjalnych. Jeżeli ojciec albo matka, która wierzy w to, że jej dziecko jest nękane przez czarownicę, ma się zająć oskarżeniem, to to jest jasne, że to nie będzie bezstronne. Nie było prawidłowej obrony, prawda? Były wymyślone dowody. No jest, jakieś pieprzyki, inne tak, rzeczy. Tak, pieprzyk które... był dowodem na, tym, że jesteś dowodem na to, że jesteś czarownicą. Były te testy pływania, prawda? To znaczy, jeżeli tylko wtedy, kiedy czarownica tonęła, była, 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 nie była czarownicą, prawda? W związku z tym albo śmierć, albo, albo oskarżenie. Był problem związany właśnie z tą taką zbiorową histerią, prawda? Polegający na tym, że ludzie jakby byli oszołomieni. To w ogóle są ciekawe hipotezy Wiesz, tam tego, dlaczego do tego doszło. Mhm. Dlaczego do tego doszło i kwestia jakby zeznań i świadków, jako w ogóle elementu dowodowego. Tam, tam były tam takie było, sytuacje, znaczy, że, że kiedy wchodziła, a... wchodziła osoba, oskarżona, te dziewczynki zaczynały się trząść i nie jest wcale jasne, czy one nie robiły tego oczywiście specjalnie. Co więcej, o ile pamiętam, była nawet taka sytuacja, w której one zaczęły się trząść, mimo że wszedł ktoś inny, prawda? To znaczy tak, że było to wszystko ukartowane. A więc histeria. Niektórzy mówią, że tam było w ogóle zatrucie z poryszem, prawda? Że, że w ogóle cała ta społeczność tak. się, się zatruła. Dla mnie bardziej przekonującym twierdzeniem jest znowu ekonomia, to znaczy okazuje się, że jak jest taka analiza, która pokazuje, że te czarownice miały ziemię, na której zależało innym, zależały innym sąsiadom, więc było to zabójstwo w pewnym sensie sądowe, prawda, to była chęć wyeliminowania pewnych osób po to, żeby zyskać... A widzisz, na ich... tej, tego nie znałem. Tak, jest, jest taka analiza, która pokazuje w ogóle, wiesz, taką geograficzną, geograficzną mapę Salem, która pokazuje, że właśnie to były wdowy osoby, które nie miały bliskich mężczyzn, które w tym czasie mogłyby je bronić, a jednocześnie te ziemie miały były atrakcyjne ziemie, w związku z tym no po tak. ich egzekucji te ziemie były, były odbierane. No więc słuchajcie, dziesiąte miejsce, proces czarownic z salem. Dla prawników bardzo ważny temat, kulturowo ważny temat. Histeria, która stała się tak naprawdę podstawą do zabójstwa zbiorowego w dużej mierze, bo jak pokazaliśmy, było tam wiele osób. To co? Miejsce dziewiąte. dziewiąte. Bush versus Gore, czyli sprawa z roku 2000, słynne wybory w Stanach Zjednoczonych, które ostatecznie wygrał George Bush. A które zawisły na decyzji sądowej. A to jest bardzo ciekawe, bo e, tak naprawdę z tego e, z tej sprawy wynika, że e, właściwie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych usankcjonował fakt, że nie było dokładnie wiadomo, kto wygrał. W sensie... No, można powiedzieć, niektórzy mówią, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wybrał prezydenta, tak jest. a nie ludzie, prawda? Bo tak przypomnijmy, na czym to polegało. Jak... I zwróć uwagę, że właściwie to nie jakby w tamtych czasach, jak nie minęło dużo czasu, ale jak w jak różnej sytuacji jesteśmy teraz. No, niby Wyobraź, tak, ale... Teraz taki przypadek? Nie, trudno mi sobie wyobrazić, chociaż chyba wiem, jaki byłby werdykt sądu, no bo właśnie. sąd jest bardzo konserwatywny, ale przypomnijmy, dlaczego tak było, tutaj też jest wiele nieporozumień. Jak, jak wiecie z ostatnich wyborów między innymi, prezydenta wybiera się w poszczególnych stanach, on tam uzyskuje głosy elektorskie i, i potem elek elektorzy decydują o tym, kto jest prezydentem, trzeba tam przekroczyć tę liczbę 270 chyba, prawda? To widzieliśmy ostatnio na kiedy, kiedy Trump z y, Harris y, się ścigali o prezydenturę. Problem polegał na tym, że na Florydzie liczono głosy y, oddawane w sposób dosyć taki, powiedzielibyśmy, ręczny i tradycyjny. tradycyjny. Tak. Y, wyborcy dziurkowali kartki. W związku z tym nieraz się mówi, że to jest taka sprawa, w której wiszące dziurki zdecydowały o przyszłości Ameryki. No niestety, jak oni dziurkowali, to nieraz dziurkowali mocno, na, na przestrzał, a nieraz tak. Że trochę tam zostawało, prawda? Trochę tak jak bilety kiedyś w tramwajach się kasowało, że wisiała ta dziurka. No i w związku z tym trzeba było ostatecznie przeliczyć, a było co liczyć, dlatego że na 6, 6 milionów, milionów głosów milionów. różnica była kilkaset, Proszę. prawda? A ten, kto brał Florydę, ten wygrywał. No i teraz. Prawnicy Gora chcieli, żeby te dziurki były liczone, bo wydawało im się, i chyba słusznie, że jeżeli by doliczono do końca, no to wtedy on uzyskałby te głosy elektorskie z Florydy i w związku z tym wygrałby całe wybory. A prawnicy Busha chcieli zatrzymać to, no i to może się wydawać trochę niejasne, dlaczego chcieli zatrzymać, bo mówili, nie ma jasnych przepisów, na ile dziurka musi wisieć, żeby była nieoddanym wple, głosem. Jakby ta różnica malała, pamiętaj, i tam jakby pachniało, że dynamika jest taka, że. O tym właśnie mówię. Oni oczywiście chcieli to zatrzymać, żeby nie przegrać, ale jednocześnie no, ten ich argument polegał na tym, że jeżeli nie ma jasnych przepisów, jak to ma być przedziurkowane, to niestety to może być dyskryminacyjne, tam naruszać 14. poprawkę. No w związku z tym był spór prawny, który zakończył się tym, że Sąd Najwyższy zdecydował o tym, że trzeba kończyć liczenie przed, i ogłosić zwycięzcę przed, na, przed, na moment przed, przed końcowym policzeniem. Przed co ty o tym sądzisz, Marcin? Wiesz co, myślę, że po pierwsze to jest przykład który się nie powinien zdarzyć. Zawsze o wyborze, czy to parlamentu, czy prezydenta powinien decydować. Stany ludźmi. Zjednoczone są taką, postrzegane były, oczywiście to się tam zmienia, ale w tamtych czasach tym bardziej jako kolewka demokracji, taki wzór. Tego, jak dojrzałe społeczeństwa demokratyczne. Z drugiej strony, no, no muszę na to patrzeć też z perspektywy prawniczej. Ten argument dotyczący tego, że jeżeli wiesz, liczący ma zdecydować, na ile przedziurawienie jest ważnie oddanym głosem, a nie jest ważnie oddanym głosem, kiedy nie ma przepisów, które to regulują, jest też pewnego rodzaju zagrożeniem, no bo w zależności od tego, jak w starym powiedzeniu, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Więc rozumiem też tych sędziów, tę piątkę, która mówiła, słuchajcie, jeżeli będziemy się opierali na liczeniu kogoś, kto tam jest, może mieć coś preferencje polityczne, to to też jest problem. Natomiast to był wielki ale, skandal. No prawda? tak, ale to z tym się zgadzamy. No ale jednak czyli oni w skrócie powiedzieli tak, ci ludzie, którzy liczą ryzyko błędu, oczywiście też nastroje społeczne, ten moment zawieszenia, który na pewno jest takim problematycznym i trudnym. Czy ty nie uważasz, że oni po prostu uznali, że to oni mogą wybrać tego prezydenta? Bo przecież równie dobrze, gdyby uznali, że e, równie dobrze mogli wybrać Algora. No, gdyby pozwolili liczyć, pewnie tak by się zdarzyło. To, 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 był, to był przykład, dlatego też mówimy o tym Kazusie, bo to jest przykład, który pokazuje, że może istnieć coś takiego jak sędziokracja. To znaczy, że może istnieć sytuacja, w której sędziowają tak olbrzymi wpływ, że nie tylko decydują o wyborze prezydenta, bo przecież ten wybór był brzemienny w skutki. To był no. wybór w roku 2000, potem macie atak na wieżę World Trade Center i potem macie całą historię, w której Bush oczywiście odgrywa istotną rolę dotyczącą Iraku, dotyczącą Afganistanu. I to, to, są, to, to, to jest jak domino, prawda? Gdyby prezydentem był Al Gore, prawdopodobnie wyglądałoby to wszystko inaczej i historia świata potoczyłaby się inaczej, to, więc to nie nic. tylko od wiszących dziurek to zależało, ale właśnie od decyzji Sądu Najwyższego. Ale czy to nie jest Marcin tak, że ten właśnie wyrok i ta sytuacja to był taki początek zmierzchu tego etosu tej amerykańskiej demokracji, iż później to już było tylko gorzej z wyjątkiem na Baracka Obamę, który wydawał się być jednak takim powiedzmy mężem stanu funkcjonujących bardzo jakby w, w takich zasadach, do których świat był przyzwyczajony. Wiesz co, myślę, że na pewno to ludźmi jakoś wstrząsnęło, bo zobaczyli, że coś nie działa, prawda? Po pierwsze, no ten system liczenia nie działał, on, on był, był problemem. Po drugie, ta bliskość tego wyboru. No wiesz, jeżeli masz 6 milionów głosów w stanie i kilkaset głosów decyduje, no to tak naprawdę widzisz, że masz podzielone społeczeństwo, prawda? I jak, jak, jak z tego wyjść? Ale bo wiesz, do czego ja dążę? No my mamy oczywiście inną, ale podobną sytuację. Możemy się mierzyć u nas w kraju, mhm. bo jednak też mamy... Sądowe zatwierdzenie wyników wyborów i mamy wszystkie te kwestie, o których rozmawiamy już od miesięcy, związanych z, z ważnością, nieważnością, ze składami jakby sądów. I co spowoduje uznanie pewnej. No bo takie obawy były, prawda? No były obawy, że, że kwestia kształtowania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zatwierdza tak, wybory, idzie w tym kierunku, żeby mieć swoich sędziów, którzy w razie czego pomogą. No na szczęście to się nie zdarzyło i miejmy nadzieję, że to się nie zdarzy, bo to by było, myślę, w sensie podobne trochę. Ja myślę, że masz rację, że na pewno spadek zaufania do Sądu Najwyższego jako apolitycznego się zaczął bardzo, bardzo może nie zaczął się, ale przyspieszył bardzo mocno. Tam. Od tamtego czasu i teraz jest na chyba najniższym poziomie w historii, prawda? Bo sąd stał się narzędziem walki politycznej i wiadomo, że kto ukształtuje kształt, Skład tego sądu będzie miał wpływ na to, co się będzie działo. Także pod tym względem się zgadzam, absolut. A czy Amerykanie w ogóle wyciągnęli jakieś wnioski z tego? No nie, myślę, że wyciągnęli wnioski bardzo pragmatyczne. To znaczy, że jak jesteś prezydentem, to dobrze, żebyś miał swój sąd. <ślad> Dlatego jak jesteś, jak jesteś konkretną partią, to dobrze, żeby, jeżeli jesteś partią republikańską, konserwatywną, to fajnie, żebyś miał konserwatywnych sędziów. Jak jesteś partią demokratyczną, to lepiej, żebyś miał postępowych. I ta wojna się zaczęła, prawda? Pamiętaj, że przecież później za Obamy była ta sytuacja, że zmarł Scalia, który był Konserwatywnym ewidentnie katolik, dziewięcioro dzieci, w tym jeden tak. ksiądz katolicki. No i trzeba było wybrać. A to był ostatni, to był ostatni rok kadencji Obamy. On zaproponował swojego kandydata. No, i władza ustawodawcza się nie zgodziła, mówiąc, że on nie powinien tego teraz robić. Prawda? To, to też było bardzo poważne. No, i później, kiedy pojawił się kolejny prezydent, no to on wypełnił to miejsce i to był już prezydent republikański, prawda? Bo to tak się składało. Wiesz, do czego dążyć? Że... Bo jednak, oczywiście, od strony prawnej to jedno, ale społecznie i politycznie, to, to jest moim zdaniem ten moment, w których pewnie my również już oderwa się jakby od partii politycznych i od konkretnych lat, ale ten świat cywilizowany, czy tych rozwiniętych demokracji jakby podczas takim zaczął dużo bardziej instrumentalnie traktować te wszelkie konstytucje i to I, był i... chyba to w kontekście realiów, w których teraz żyjemy, to był moim zdaniem punkt zwrotny. No bo jeżeli masz jakiekolwiek wyobrażenie, na czym może polegać decyzja polityczna, tak. to to była decyzja Dokładnie, polityczna tak. sądu, prawda? Taka, która... I jeszcze w kolebce demokracji. I jeszcze w kolebce demokracji, to to rzeczywiście tak, tak zadziałało. Dobrze, możemy przejść do miejsca ósmego. Proces Galileusza. To jest proces, który, słuchajcie, jest procesem, który ma wiele, wiele wymiarów. Oczywiście on jest kojarzony w takim kulturowym ujęciu jako spór Kościoła, zabobonu z jednej strony, z nauką i nowoczesnością z drugiej strony. Dlatego, że Galileusz w pierwszej połowie wieku XVII został skazany przez w procesie inkwizycyjnym za to, że wsparł Kopernika za to, że popierał system heliocentryczny. A dlaczego popierał? No bo sam sobie zbudował swoje teleskopy, w związku z tym zobaczył, jak to wszystko wygląda, popatrzył na Wenus, popatrzył na, na Jowisza, zdaje się, i widział tam księżyce, w związku z tym wszystko mu się ułożyło w całość. W związku z tym jest to taki proces, który jest początkiem nowoczesności, to znaczy są tacy, bardziej postępowi ludzie, którzy patrzą na to i mówią, widzicie, ten kościół to to ciemnogród, to średniowiecze, oni zawsze się sprzeciwiali rozwojowi i nauki. I słuchajcie, może, może Ciebie zaskoczy, ale uważam, że to jest całkowicie złe patrzenie na ten proces. Jest taka fantastyczna książka, którą The Economist poleca jako jedną z najlepszych książek z ubiegłego wieku, Magisteria, nie wieku, ubiegłego roku. Magisteria, w której autor pisze, że to twierdzenie, że kościół i religia jest antynaukowa i wstrzymywał rozwój nauki, jest po prostu bzdurą w pewnym sensie, wymyśloną dopiero w wieku XIX, może xviii xix na gruncie naprawdę zaostrzącej się walki pomiędzy oświeceniem a religią. Dlatego, że jak się popatrzy historycznie i zaraz do tego przejdę, mówiąc o Galileuszu. Chcesz powiedzieć, że do XIX wieku święta inkwizycja była postrzegana jako... Nie, chcę powiedzieć i to mówi m.in. autor tej książki, że chrześcijaństwo, ale także islam w dużej mierze w pewnym momencie, to są religie, które, po raz pierwszy, które się sprzeciwiają mitom, i mówią, trzeba szukać prawdy. Poszukiwanie prawdy jako pewna tendencja, ona się pojawia w chrześcijaństwie bardzo wcześnie. Dlatego no mówię, naprawdę żenujące dla mnie jest to. Widziałem niedawno, zdaje się, Patryk Jaki umieścił taki przykład porównujący chrześcijaństwo z islamem, mówiąc islam to sama krew i czaszki, a, a chrześcijaństwo to, to rozwój. I islam w pewnym momencie i chrześcijaństwo jako religie, religie monoteistyczne mówiły, trzeba szukać prawdy. Przecież... Uniwersytety powstały jako I obie instytucje. Są jako religie miłości. Ale, ale jako, tutaj mówię bardziej o intelekcie, jako, jako, jako instytucje religijne. I oczywiście, ktoś może powiedzieć, Galileusz był naukowcem, a Kościół był kimś, kto chciał to ograniczyć. Ale jak się popatrzy trochę głębiej, i jest oczywiście w tym jakiś taki element. Tam była cała masa rzeczy, o których się na co dzień nie mówi. Na przykład to, że jednym z głównych argumentów był to, że twierdzenie Galileusza było nienaukowe. A nie tylko, że było herezją, dlatego że on się sprzeciwiał no tak. Arystotelesowi i innym, którzy byli uznawani w świetle tamtej wiedzy za takich, którzy przedstawiali prawdziwe twierdzenia. To jest ciekawe, że Ratzinger, czyli Benedykt XVI, w pewnym momencie przytoczył opinię naukowców, tak była Feuerbacha i innych jeszcze, wskazujących, że, że właściwie na jeżeli bierzesz pod uwagę dowody, które wtedy były na to, czy to Ziemia jest w centrum wszechświata, czy Słońce, to więcej dowodów naukowych w tamtym czasie było na to, że Galileusz się mylił. Ciekawe, myli. tego nie, nie znałem. Tak, I to, i, A to jest... na jakiej podstawie, bo jednak Jan Paweł II uniewinił przecież Galileusza? Tak, osta ostatecznie on rozpoczął ten proces, który wcale nie był taki łatwy, i on rzeczywiście zakończył się tym, ażeby stwierdzić, że to jakby oskarżenie i skazanie Galileusza przypomnijmy, że on, jemu nawet grożono torturami na szczęście one nie były wykonane i oczywiście, Oczywiście skazano go za herezy. Ja nie chcę powiedzieć, że tam nie było elementu religijnego. Skończył się aresztem domowym do końca życia, więc. Kościół się wycofał z tego wyroku, przeprosił za ten wyrok, wskazując, że ten, pro, no bo ten proces to był taki właśnie proces, jak to były procesy inkwizycyjne, prawda? z zastraszaniem, z brakiem gwarancji jakichkolwiek, które znamy ze współczesnych procesów. Była to w pewnym sensie także komedia i, i absurd. Ale zmierzam do tego, że, to, że my bardzo często oceniamy stare sprawy z perspektywy współczesności. To, to jest... I tam na przykład, wiele, tam byli powoływani znawcy kwestii związanych z planetami, z kosmologią, a nie tylko ludzie, którzy odpowiadali za herezję. Prawda? Więc ten, ten proces był po trochę procesem o herezję, ale także o pomyłkę naukową, co pokazuje, że te dyskusje na temat prawdy się, się tam cały czas toczyły. Dla mnie taką najciekawszą sprawą, jeżeli chodzi. Dlatego wiesz, czego nigdy nie rozumiem? Dlaczego oni aż tak to było, dlaczego aż tak to było ważne? Znaczy rozumiem, dlaczego wiesz, to, wiesz to było ważne, ale z perspektywy wiary i religii. Ja myślę, że, że ta potrzeba obrony stanowiska także naukowego była bardzo silna, bo to było, tak, to było stanowisko naukowe Arystotelesa, było zgodne z literalnym czytaniem Biblii, prawda? W którym jest, jest wiele fragmentów w Piśmie no, Świętym i to przedstawiali oskarżyciele w tym procesie, więc oni chcieli jakby obronić pewnego rodzaju sojusz nauki ówczesnej z religią. Po to, żeby nie musieć zakwestionować jednego i drugiego. A, ale był też kwest, była też kwestia osobista, to jest w ogóle niesamowita sprawa, jak trzeba uważać. Okazuje się, że Galileusz opublikował przed tym procesem jedno ze swoich dzieł, które było skonstruowane w taki sposób, że masz trzy osoby, które ze sobą dyskutują i jedną z tych osób uczynił. A był, papież. Tak, uczynił głupkiem po tak, prostu. Tak? Tak, takim tak. gościem, jakimś takim prostakiem, który po prostu niczego nie rozumie. I niestety udało się przeciwnikom Galileusza przekonać papieża Urbana VIII, który był był jego przyjacielem i był, wspierał go, że to jest on, że to jest parodia i on się strasznie wkurzył, obraził i przestał go bronić. I kto wie, może ludzkie sprawy i to, że chciano po prostu uderzyć w człowieka, także tutaj zdecydowanie. tego procesu jeszcze została w naszym, do, do, do czasów dzisiejszych jednak, to powiedzenie do końca Galileusza, a jednak się kręci. Tak, to jest bardzo, to jest bardzo fajne. Pokazuje tak, jednak, że facet był taki, taki, taki jednak nie do końca pokorny, ale był racjonalny, prawda? prawda. Nie umarł. Zaprawdę, yy, przeżył i jeszcze parę rzeczy ciekawych. No dostał. właśnie, bo nie że on nie powiedzieliśmy tego, że on jednak odwołał wszystko. Tak, on odwołał wszystko, dlatego dostał tylko, dostał areś areś domowy, domowy, ale rzeczywiście powiedział, a jednak się kręci gdzieś tam po cichu, chociaż to jest nie wiadomo, czy to jest prawda czy nie, ale to jest ciekawe, jak sobie człowiek to wyobrazi, pomyśli sobie, że tam z mrugnięciem okiem Galileusz to powiedział z to. punktu to jest widzenia bardzo... procesowego jest to o tyle ciekawe, że on uniknął kary, przyznając, jakby nieprawdę. I, I wycofując się stwierdzeń. I wycofując się stwierdzeń. I w naszych, w dzisiejszych czasach znowu jest tak, ten element, e, nazwijmy to, postawy oskarżonego jest bardzo jakby istotny. I że czasami się po prostu, zresztą wspominaliśmy o procesie chociażby e, pyłki, gdzie mu jakby sugerują, że jakby się przyznał, to proceduralnie byłoby dużo łatwiej, a on jednak... Stoi, jakby na takim stanowisku, że. Tak, ale to, co mówisz, jest ciekawe, bo ludzie są twardzi. I to jest, tak. to jest interesujące, że w procesie w Salem przyznanie się do bycia czarownicą powodowałoby zwolnienie z kary Dokładnie. śmierci. A, więc ci ludzie umierali, dlatego że nie chcieli tego przyznać. To też jest niesamowite, że byli, to, byli, to byli twardzi ludzie tak, tak naprawdę. Wystarczyło powiedzieć trochę tak jak Galileusz: tak, jest. tak jestem, ok, I, i, i w tej sytuacji wyglądałoby to inaczej. Fascynujące uważam to jest, że ludzie potrafią w taki różny sposób się zachowywać, ale właśnie, że tę twardość sobie. W sobie zachowuje. Miejsce siódme, siódme, proces Scopes Monkey Trial, czyli sprawa, która miała miejsce już w wieku XX, dokładnie w 1925 roku. Sprawa, która była pierwszym przypadkiem, może nie pierwszym, ale jednym z pierwszych, czegoś, co prawnicy nazywają litygacją strategiczną, to znaczy. Chodzi o to, że specjalnie naruszono przepis po to, żeby można było zakwestionować jego konstytucyjność i zrobić z tego, można powiedzieć, awanturę medialną na cały świat. Czego dotyczyło? Znowu dotyczyło religii. Dotyczy, dotyczyło znowu religii i relacji do nauki, dlatego je umieś umieściliśmy tutaj obok siebie, żeby pokazać jak się coś tam zmieniło, tak? od tam roku 1616 1630 do 1925. Na czym polegała sprawa? W Tennessee obowiązywał zakaz uczenia w szkołach teorii ewolucji. No bo Darwin i jego książka 1859, więc jest 60 lat dopiero. No to jeszcze można powiedzieć, teoria ewolucji nie wszędzie się przyjęła. Nie przyjęła. <laughs> więc było nawet prawo, oczywiście bardzo konserwatywne, które mówiło, nie, uczymy tak jak w Biblii ładnie jest napisane, że Pan Bóg stworzył świat, nie dopuszczamy żadnych tam bzdur, że człowiek pochodzi od małpy. No i pojawił się właśnie nauczyciel, pan Scopes, który... Właśnie nie do końca jest jasne. Zarzucono mu, że uczył teorię ewolucji w szkole, a więc naruszał ten akt. Chociaż on potem powiedział, że już nawet nie pamięta, ale kazali mu tak powiedzieć, żeby sprawę rozkręcić i żeby prawnicy mogli ją zanieść przed sąd i żeby ona mogła się rozstrzygnąć. No w każdym razie Scopes uczy załóżmy teorię ewolucji, no i zostaje postawiony przed sądem, no ale ten sąd, to nie jest sąd na Scopesem, tylko jest sąd nad tym, czy prawda naukowa wynikająca z teorii ewolucji ma być ważna, czy to prawda religijna. I zaczyna się dodatkowo jeszcze jedna kwestia, mianowicie miasto uważa, że to jest fantastyczny sposób na promocję. W związku z tym ogłasza... Co, co ten... akurat się udało. Co się bardzo udało. Ludzie do Dayton przyjeżdżają, spotykają się, przyjeżdżają dziennikarze. Co ciekawe, po raz pierwszy mamy tutaj też taki kazus, w którym występują celebryci prawni, Dokładnie czy prawniczy, tak. Dlatego, że tam po dwóch stronach, jak pamiętasz, byli, był były chyba trzykrotny kandydat na prezydenta, który był prawnikiem. No więc doświadczenie a to plaści pro bono. Tak, oczywiście I, i, i drugi, który reprezentował Skopsa, który z kolei tamten religijny, ten bardzo taki agnostyczny. To yy, też był pierwszy proces, który w radiu był transmitowany, nie? Dokładnie tak. Tak. W związku że z tym nagle media. Na, 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 na żywo Wszyscy słuchali tak, tego, tak. 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 I ta, jak pamiętasz, tam była cała masa ludzi, prawda? Yy, na, na miejscu, że to sędzia musiał. Taki że, że sędzia tak. musiał w pewnym momencie przenieść obrady na zewnątrz w ogóle do parku, gdzie ludzie siedzieli i, i tego wszystkiego słuchali. Yy, więc był tam na pewno cyrk medialny. I ta sprawa jest dla nas ważna, bo ona znowu pokazuje, w jakim kierunku może pójść świadomość społeczna. Co ciekawe, w tej sprawie, Skołów został skazany? Tak, ale jeszcze ciekawsze jest to, że pomimo jakby tego wyroku i tego, że to były, wiesz, lata tam 20-20 no lat temu prawie, to ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy kwestionowano teorię Darwina, jeśli chodzi o. Oczywiście, <gry> oczywiście, że tak, no jest ta słynna. Słynne spotkanie w Oksfordzie, zdaje się niedługo po tym jak Darwin to opublikował, kiedy jest tam spotkanie z biskupem i z Huxleyem, który był, jak to się mówi, tam tym pitbullem Darwina, kiedy biskup pyta kłamliwie i tak ironicznie właśnie tego Huxleya, a po której stronie pan pochodzi od małpy? Od strony mamusi czy od strony Tatusia, prawda? I wydaje mi się, że wygrał, i wtedy y, 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 ten, ten mu odpowiada, że wolałbym pochodzić od małpy, niż zakłamywać rzeczywistość. I to jest piękna wymiana zdań, to, która tutaj gdzieś się powtórzyła też. W ta tym, sprawa, w tym... bo jak wiesz, ja skończyłem Hajkła w Stanach, mhm. to ta sprawa była też, tam jest taki przedmiot American Government. Tak. I ta sprawa była a, takim przykładem pierwszych takich słynnych, oratorskich potyczek. Pomiędzy intelektualnych stronami. pomiędzy stronami i jakby przeniesienia do mainstreamu właśnie różnych i filozoficznych, i społecznych aspektów. I właściwie ten etos takiego adwokata, erudyty. On tam był widoczny, tam było tak. to przesłuchanie, to była dziwna sprawa, bo ten Darrow, czyli ten agnostyk. Żałuję, że to wiesz, to był spór, który by teraz przyciągnął ludzi też przez telewizję. No, no Darrow przepytuje tego gościa, który był wcześniej, tam Briana Brian nazywa, ten, który był tym kandydatem trzykrotnym na prezydenta, i robi mu tak naprawdę test z Biblii. Tak? Pyta, kto był żoną Kaina, skoro Kain i Abel byli pierwszymi ludźmi? Prawda? Jak Skąd sobie znalazł żonę? Ten mówi, no agnostycy powinni urządzić polowanie, żeby ją odnaleźć. Jest, jest szermierka słowna, prawda? Przepytuje go, czy dni w stworzeniu świata były rzeczywiście... Znaczy, to miały... jeden z takich aspektów właśnie też yy, pamiętam, który no gorzej była przygotowana jedna strona do no, ale, no, ale też była na trochę i trochę pozycji. No tak, trzeba, no, ale... trzeba, sobie, trzeba sobie to powiedzieć. Dla, dla mnie ciekawe jest to, że tutaj mimo że Skoop został skazany, czyli powiedzmy, co to oznacza, czyli uznano, że prawo zakazujące uczenia teorii ewolucji jest OK, i on je rzeczywiście złamał i go tam ukarano yy, jakąś tam grzywną, to mimo to. Ten, ten odbiór publiczny był taki, że religia przegrała. To, no to znaczy, prawie, że, to że, że ta teoria jest silniejsza właśnie przez to, że prawnicy po drugiej stronie byli bardziej przekonujący. Prawda? Że oni pokazali, że tutaj nie da się z punktu widzenia religijnego pokazać, że ten kreacjonizm jest, jest uzasadniony. Więc ponownie można powiedzieć, prawnicy wpłynęli jednak na myślenie świata i przynajmniej Ameryki, ale ponieważ to, to, to się rozeszło na cały świat, było, było, było bardzo istotne. Także macie na miejscu ósmym i na miejscu siódmym dwa procesy, czyli proces Galileo, i proces Scopes Monkey Trial, który pokazują w jaki sposób w świadomości społecznej zderzają się religia z nauką, a jednocześnie co się dzieje później i w jaki sposób wpływa to na rzeczywistość. Przechodzimy teraz do miejsca szóstego. Także sprawa amerykańska, no ale tak to już jest, że Ameryka wpływa na myślenie, czyli słynna sprawa aborcyjna Roe versus Wade. Tego nie znałem, ci powiem. To, to jest sprawa w tym sensie kluczowa, bo ona pokazuje, co się zdarzyło w naszym myśleniu. Mówię tutaj o prawnikach w sensie globalnym, o aborcji jako problemie prawnym. No, no właśnie, czy, to, czy ty dlatego to traktujesz jako sprawę kluczową, że tam faktycznie sąd i ludzie w pewnym sensie podzielili te okresy? I uznali, że jest taki okres, który można bardziej chronić, i taki okres, który można mniej chronić. czy... Wiesz co, myślę, że z wielu powodów, na pewno z tego powodu, bo te, te trymestry tam się no, po raz pierwszy pojawiły, prawda? Pierwszy, drugi, i trzeci to jest taki jako różnicujące. Tak Logicznie, no bo patrz, to, to się wszystko odbyło w oderwaniu od biologii, i tego wszystkiego i całej tej dyskusji, którą mamy teraz, mhm. ale y, ciężko jakby zarzucić brak sensu, jakieś tam logiki w tym, w podejściu do, do tego problemu. No przecież nasz konsensus aborcyjny, który mieliśmy tak naprawdę w pewnym tak. stopniu był podobny. No ale właśnie dlatego wydaje mi się, że ta sprawa jest ciekawa, bo ona pokazuje sposób, także to po co jest prawo. My tutaj o tym często mówimy. Ludzie są w ogromnym sporze akcjologicznym i musi nagle przejść taki pan Mr. Wolf z Pulp Fiction i może powiedzieć, zaraz, 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 to musimy to wszystko posprzątać. No i nagle ktoś siada i mówi, słuchajcie, a może byśmy to tak podzielili? Powiedzieli tak, no jest pierwszy trymes, kiedy Kobieta ma pełne prawo decydowania. Drugi, kiedy ma mniejsze prawo decydowania, i tutaj już państwo może wejść. I trzeci, kiedy już w ogóle można no zdecydować robię. tylko wtedy, kiedy jest zagrożenie dla życia i zdrowia. To była sprawa z 1973 roku, która jest też w pewnym sensie podobna do Bush versus Gore. Z tego względu, że tutaj sędziowie no, poszli na ostro. Bo konstytucja amerykańska nie mówi nic bardzo bezpośredniego na temat aborcji. Jeżeli by ją interpretować, a przecież to jest bardzo stara konstytucja, oryginalistycznie, no to trzeba sobie zdawać sprawę, Ale że tak wtedy... Jak w tamtym przypadku ja negatywnie oceniam podejście sądu i w ogóle jakby sam fakt i cały... Cały ten proces, tak w tym ja jestem absolutnie taki pro. Dużym nie Duży słuchaj, mózg, no, Szanuję bardzo. Tak, Uważam, chociaż, co... jest, chociaż ten wyrok jest krytykowany. No bo powiedzmy, no dokładnie wiem, co że sędziowie zrobili. Sędziowie... Ja, ja akurat z tym nie zgadzam. Okej, okay, ale to pogadajmy o tym. Jest kobieta, Norma McCorvey ona się nazywała, która występowała pod pseudonimem Jane Roe, dlatego jest Roe vs. Wade, która była z Teksasu i była w ciąży, a prawo Teksasu nie pozwalało na to, żeby ciążę usunąć. W związku z tym ta sprawa trafiła do Sądu Najwyższego po to, żeby stwierdzić, czy prawo Teksasu jest zgodne z konstytucją. A tak jak mówię, nie było bezpośredniego przepisu, literalnie odnoszącego się do kwestii aborcji. I tam sędziowie stwierdzili, że, i ta sprawa chyba była 7 do 2 zdecydowana, więc dosyć dużą większością, że można wyinterpretować z konstytucji prawo do prywatności. Czyli nie prawo do życia, czy prawo do, tylko prawo do prywatności, czyli że aborcja jest prywatną sprawą kobiety. I to było skrytykowane w tym sensie, że to był taki trochę kreacjonizm, taki aktywizm sędziowski, no, że oni jakby wykro, wykrowali czy, to czy, prawo. Czy to nie jest tak, że oczywiście czasy się zmieniają, ale przecież bardzo często mówimy, jak przy pisy Nie nadążają za rozwojem, jakby się oddać. To nie jest tak, że to właśnie my troszeczkę. Ja żałuję, że te czasy odeszły. No. Że się oczekuje takiej, jakby, literalnej wykładni i wszystkiego tego. No, no, jednak... Tutaj rozmawialiśmy o tym w tej sali, wykładnia. o tym, że dynamiczna wykładnia prawa, czyli taka, która nadąża, jest uzasadniona, ale ona zawsze wiąże się z, jednak z jakimś zarzutem. Czy oni tam nie wyciągnęli czegoś, czego nie było? Czy właśnie nie byli wiesz, jak magi, który wyciąga są... królika Przykład z aborcji jest w tym sensie bardzo wdzięczny, że to jest tego typu problem, który, którego nie da się rozstrzygnąć na wszystkich polach i, i znaleźć jakby rozwiązania, które będzie społecznie i kulturowo i prawnie również jakby akceptowalne jakby przez wszystkich. I tutaj to jest taka próba z jakiegoś konsensusu aborcyjnego, który ja osobiście uważam, że do tych ostatnich zmian był, ja byłem zwolennikiem tego, co, tego systemu, który funkcjonował w Polsce z wielu jakby, nie mówię, że był doskonały, ale z wielu tak. względów. I tutaj jakby oni jednak dość twardo i zdecydowanie zrobili taki konsensus aborcyjny, który jak każdy konsensus może być krytykowany, ale jednak był i dosyć sensowny. No. I dosyć długo trwał, I przypomnijmy, wie... że ta sprawa została jakby tak. inaczej przesądzona w tej sprawie DOPs, która niedawno się pojawiła, ale no od 1973 roku przez całe nasze życie można powiedzieć, to jest sprawa prawie tak stara, jak my. To trwało, jest to traktowane, był traktowany ale patrz, do Ale dzisiaj wyrok... te pojęcia w pewnym sensie funkcjonują. Tak jest, ona wyznaczała w pewnym sensie sposób myślenia o tych sprawach prawnych, dlatego też tutaj to umieściliśmy, ale była, był to na pewno wyrok, który był traktowany jako wyrok liberalny, taki, który otwiera, który, który otwiera pewnego rodzaju możliwości, który daje równouprawnienie. I to jest też bardzo ciekawe, że po zmianach w sądzie ostatnich on został odkręcony, prawda? Bo prawo precedensowe amerykańskie polega na tym, że taki wyrok sądu najwyższego jest jakby decydujący w danej sprawie. A tutaj mieliśmy do czynienia z czymś co nie nazywałem overturning precedent. To znaczy po, ponad, ponad... 40 latach rozstrzygnęli tę sprawę, jeszcze raz stwierdzając, że Stany mogą regulować kwestię aborcji według swojego, może nie widzi mi się, ale według swojej woli, co powróciło, można powiedzieć, ten system do, do 40 lat wcześniej. Nie wiem, czy słyszałeś taką, taką teorię, bo, bo ja nie wiem, czy ona jest potwierdzona, ale kiedyś słyszałem, że Roe vs. Wade jako wyrok miał jeszcze jeden skutek, mianowicie, że gdzieś po 20-30 latach spadła przestępczość w Stanach Zjednoczonych. I są tacy ludzie, którzy mówią, że dostępność aborcji, w sytuacji rodzin, wielodzietnych ze złym no backgroundem tak. społecznym, czyli no, jest to smutne twierdzenie to, że, że bo jacyś rozumiem, ludzie się rozumiem. nie urodzili, którzy byli wychowywani w sytuacjach bardzo trudnych, spowodował, że jakby nie urodzili się przestępcy. To jest, moim zdaniem, ryzykowna teza, ale ona się gdzieś pojawia. To jest też może pokazać, w jaki sposób wyrok. Jeżeli jest prawdziwa, bo nie mamy tutaj żadnych dowodów, jeżeli ktoś z was wie więcej na ten temat, to zachęcamy ja po prostu gdzieś. To dawno, dawno temu przeczytałem, ale niestety nie byłem w stanie stwierdzić dokładnie, gdzie. Powiązanie pomiędzy wyrokiem sądowym a tym, jak funkcjonuje społeczeństwo, no, to może nie jest dobra korelacja, czy sensowna taka, której, którą byśmy chcieli, bo myślę, że jak tutaj siedzimy, to uważamy, że jednak prawo do życia jest ważniejsze niż to, żeby państwo miało łatwiej. pamiętać, że w, że w Stanach ten system opieki społecznej jest inny, trochę musisz mieć ten Social Security Number, więc tak. to jednak w Europie troszkę łatwiej jest o tych kwestiach jakby mówić, bo jednak. No ta ochrona jest medyczna szczególnie jest na dużo bardziej powszechna. Tak jest, no ale właśnie sprawa Roe vs Wade, czyli sprawa, w której sąd stwierdził, że kobieta ma prawo do aborcji, wynikające z prawa do prywatności, z prawa decydowania o swoim ciele. To była sprawa absolutnie kluczowa, która zmieniła myślenie o tej kwestii, i jak widać ciągle no może służyć, żebyśmy dyskutowali o tym nawet nawet współcześnie. Słuchajcie, miejsce piąte i teraz cofamy się, cofamy się historycznie bardzo, bardzo mocno, mianowicie proces Sokratesa, czyli 399 rok przed naszą erą Ateny i jak tutaj nasz bardzo fajny researcher, który pomaga nam przygotować te sprawy, którego serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dominiku, Dominika. bardzo ci dziękujemy. Napisał: kto pyta, ten jest sądzony, czyli o starożytnym żulczyku. To bardzo nam się to spodobało. Sokrates jako starożytny żulczyk. Żulczyk pytał: o coś, nie będziemy tego powtarzać w sprawie prezydenta i miał proces, a jak wiadomo metoda sokratejska polega na tym, że się pyta i kwestionuje. I, i kwestionuje. Sokrates chodził po ulicy, pytał, pytał i się dopytał. Tak? Lud ateński oskarżył go o dwie rzeczy, mianowicie o to, że demoralizuje młodzież i jest ateistą, czyli lekceważy bogów ateńskich. No i zaczęła się sprawa w której Sokrates pokazał, dlaczego jest Sokratesem. No bo był strasznie, strasznie można powiedzieć, no, pamiętać, źle też przygotowany. Też był źle przygo no wiesz, źle był przygotowany, ale też, no wiesz, no, wychowywaliśmy się jakby na Sokratesie. To też jedna z postaci, która podczas jakby edukacji funkcjonuje. No i ten Sokrates, co by nie mówić, no to jest takim, przynajmniej w moim mniemaniu, takim wzorem inteligenta. Absolutnie. I... Absolutnie. Intelektualisty publicznego, tak, intelektualisty krytykującego. Jakby tak. publicznego. Więc to był taki też spór pomiędzy, nie wiem, w dzisiejszych czasach można by powiedzieć wolnomyślicielem i jakby takim realną potęgą umysłu, a takimi, nazwijmy je konserwatywnymi... I, i takim ludem trochę, takim tak. tłumem, trochę takim tłumem wiesz, pań durskich. Tak, nie? No, tak. No, ludzi, którzy tak. mówią, no nie, to no nie można... No tak podszedł do tego procesu, że uważał się po prostu za... Mądrzejszego. Tak jest. Wiesz, my tego I, cały czas uczymy. I nie wykazał w pokory. Nie wykazał zupełnie. Wyśmiewał <gry> tych wszystkich ludzi, powiedzieli, powinni go wielbić, powinni dać jedzenie, i tak dalej. Natomiast dla nas jest to ważne, mówię dla prawników, bo my czytamy obronę Sokratesa na, na zajęciach z filozofii prawa. I tam dyskutuje się rzeczy, o których mówisz. Tam jest ten mój ulubiony fragment, w którym właśnie Sokrates mówi, że jest bąkiem z ręki Boga puszczonym, który ma gryźć w tyłek, prawda? ten cielsko społeczeństwa, a społeczeństwo nie chce być gryzione Społeczeństwo chce, żeby było cichutko, spokojnie tylko żeby nikt im nie zadawał trudnych no pytań. To jest taki chyba przykład procesu, wiesz, mówiliśmy o Galileuszu to tysiąc lat później prawie, tak? Tak. Więcej nawet. Więcej. Który chyba pierwszej takiej osoby, szczególnie o której do dzisiaj się mówi, która zakwestionowała porządek rzeczy, Bazując na swoim intelekcie. Do, dokładnie tak. I co więcej, to jest drugi ten element, bo my sobie tutaj mówimy, oczywiście Sokrates sobie śmieszkował przez całą tę obronę. Tam zresztą jest ciekawa sytuacja, że tam były dwa głosowania. Po pierwszym głosowaniu, które było już dla niego złe, bo ten sąd był złożony z pięciu... Nie poddał osób. się dalej. Nie tylko się nie, nie poddał, poddał ale jeszcze się. bardziej im do, do, dokuczał, że było jeszcze gorsze następne głosowanie, więc ewidentnie w ogóle nie przestał, ale naj, najbardziej poruszające było to, co się stało na końcu. No bo został skazany został na śmierć. Został skazany prawda? i zresztą wyrok wykonany. Tak, ale cała historia polegała na tym, że mógł uciec, prawda? Że jego, jego uczniowie w ogóle. To wyglądało na ustawiony proces, to znaczy, żeby go skazać i żeby on uciekł, Ale żeby go nie zabić. Patrz, Marcin, wspólny mianownik tych spraw, o których mówimy, zresztą jednak wydaje mi się, że wiesz, że nie zdążymy 10, tych tak już dobijamy zaraz do godziny, <laughs> więc prawdopodobnie będą dwa odcinki. Wspólny mianownik, zwróć uwagę, tych wszystkich spraw, o których mówimy, jest pewna jakby niezłomność i pewne takie challenge'owanie jakby systemu i systemu wartości nawet nie jakby nieprawnego przez ludzi, którzy za te swoje idee i za wiarę, w potęgę, jakby umysłu, czy zasad, czy wartości, byli gotowi umrzeć. A we wszystkich sprawach, o których dzisiaj w że będziemy szli dalej, na sam koniec oczywiście, że ten ma rację, dzisiaj możemy sobie jakby łatwo mówić, ale no oni wszyscy byli postaciami, które. Zmieniały ten porządek rzeczy we właściwym, w pozytywnym kierunku i wszyscy ponieśli karę. I no jeszcze wiesz, taką. 2,5 tysiąca lat i my ciągle o tym mówimy, i się tym fascynujemy. Proces Sokratesa jest porównywany, czy Sokrates jest porównywany do Jezusa też, no, niewinnie skazanego, ale do człowieka, który ostatecznie pokazał hart ducha, no bo rzeczywiście on wypił tę cykutę, tę truciznę, umarł, a mógł swobodnie się uratować. Zresztą Arystoteles, który przecież później był w podobnej sytuacji, uciekł z Aten, prawda? Więc już był. teraz był tak. jak Galileusz, prawda? Mówi, nie, no nie będę umierał, jak Mogę jeszcze parę rzeczy zrobić. Natomiast w pewnym sensie Sokrates był jak te czarownicę z salem, salem prawda? Nie, nie. Tak. Sprawa jest jasna. To jest też fascynujące i ta postawa moim zdaniem powoduje, że my go cały czas podziwamy, prawda? Że on taki był śmieszek na początku, jaki żulczyk rzeczywiście, a później nagle okazał się po twardym gościem, który powiedział, ja nie mogę uciec, bo ja muszę po prostu trwać przy tym, muszę szanować prawa. To było też bardzo, bardzo niesamowite i, i, i Myślę, dla mnie... Myślę, że on jest nawet bardzo... postrzegany jako chyba jeden z takich spieszych prawdziwych mężów stanu, pomimo tego, że on właściwie nie był Politykiem. Nie pełnił punktu publicznej, pełnił Tak, ale, ale był ewidentnie kimś, kto nie tylko dla Aten, ale dla nas wszystkich był ważny przez tę postawę, przez swoje podejście intelektualne i dlatego o nim wspominamy. Słuchajcie, zatrzymamy się tutaj w takim razie, czyli dzisiaj omówiliśmy w naszym pierwszym odcinku pod tytułem Najważniejsze sprawy sądowe w historii świata. 5. Od miejsca 10 do miejsca piątego. Zatrzymaliśmy się na Sokratesie, były czarownice z Salem, był Bush versus Gore, był proces Scopes Monkey Trial, czyli Proces o to, czy człowiek pochodzi od małpy. Były kwestie aborcyjne, czyli Roe vs Wade i był proces Sokratesa. Możecie sobie wyobrazić, co jest w drugiej piątce. W każdym Będzie razie te... jeszcze mocniej, ale czy Marcin, po tych pięciu e, case'ach jesteś dalej, uważasz, że ten porządek, który przyjąłeś, jest właściwy? Wiesz co, myślę, że sam, 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 zauważasz, sam, pewne, zacznę... sam zauważasz pewne no, powiązania. Mi, mi bardziej chodziło o to, że jednak, no, na przykład, nie, Sokrates ważniejszy mi się wydaje, niż rozstrzygnięcie jednak w kwestii, Jednej, czyli na przykład aborcji. Dlatego, że Sokrates jego skarga. Ja tak trochę myślenia... podpuszczam, bo wiem, co będzie w następnych pięciu. Tak, jest jednak tutaj jednak wpływ na myślenie, na, na rozwój na przykład nauki, jest istotny. I też te kwestie religijno-naukowe, one moim zdaniem też są jednak w przeszłości, już zostały rozstrzygnięte w obu tych sprawach, czy Galileusza, czy, czy Scopes Monkey Trial. No ale zobaczymy, co będzie w następnej piątce. Nie ujawniajmy tego jeszcze. Mam nadzieję, że to będzie dla Was interesujące. Mamy jeszcze pięć spraw, których dzisiaj nie ujawnimy. Ale ujawnimy w następnym odcinku. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia. Chcesz znaleźć nową pracę? Załóż profil na Just Join IT i otrzymuj oferty od najlepszych pracodawców w branży IT. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.